My tam. Dobra myśl. W sumie to jestem pełen energii. Ja czuję... Czułem się. Jak to właściwie działa? Szczerze? Nie mam pojęcia. Ja myślę o kostium słuchu. Moment! Ta fura łamie wszystkie przepisy drogowe. Nie widzieć! Jeden ze Spider-Manów nas goni! Ja widzę cię! Dobrze, że wkroczyłem, nim komuś stała się krzywda. No, komuś innemu. Hejka, to znowu ja. Harry, mówiłeś, że kostium jakby dodawał ci energii? Jak to właściwie działa? Szczerze? Nie mam pojęcia. Ja myślę, a kostium słucha. Dobra, a nuż to pomoże znaleźć Cravena i jego serum. Tym razem nie daj się dźgnąć. Proszę. Na ogół mi się to udaje. Nic mi nie będzie, słowo. O! Misterium. Dzięki za cynk, Pit. Zaczekaj, nie odchodź! Wytrzymaj! Już idę! Czas ci nie sprzyja, dobra, Miles? Pamiętaj, to wszystko iluzja. Tak jak ten Misterio. To już nie jest iluzja. Jak to możliwe? Jest iluzją. Wytrzymaj! Już idę! Czas ci nie sprzyja, Spider-Man. Dobra, Miles? Pamiętaj, to wszystko iluzja. Tak jak ten Misterio. Ja
Transakcja handlowa. O, mama zostawiła wiadomość. Najlepszy to. Hej, Spider-Manie! Proszę pani! Może pomóc! Pomóc! Będzie bolało! Nie wyjdziecie z tego cało! Dobry jesteś. Tak trzymać. Dzięki! Wzajemnie! Poszłam na parking policyjny i spisałam z ciężarówki stary numer telefonu. To może być jakiś trop. Spotkamy się w parku przy moim biurze? Stawiam bułę z mięsem i sarem.
Każda poszlaka jest dobra. Jeśli nie znajdziemy tej ciężarówki, muzeum będzie musiało się zamknąć. Mów błasterem, zawsze git! Maska pokazuje skrytkę Prowlera w okolicy. Się chyba podnosi. Kolejne zabezpieczenie. Drzwi są wzmocnione, sterowane elektryczną nakładką. To nie ten. Jeden generator już działa. Na wszelki wypadek przyda się więcej mocy. I mamy zwycięzcę. Znalazłeś skrytkę przy Cage? Cage! Wyglądało znajomo! Od zachodniej strony świetnie widzę boiska. Należą do najbardziej legendarnych miejsc do gry w kosza na świecie. Zanim zacząłem kraść, większość walk z twoim tatą stoczyliśmy właśnie tam. No co ty? Biłeś się z tatą? Nie, bojowaliśmy. Ale przy dwóch na dwóch zawieraliśmy pokój. Twój ojciec lubił dymić, a ja pyskować. Byliśmy niepokonani. Może wrócimy do tego po twoim warunkowym? Pykniemy w kosza? Zaufaj mi, nie chcesz się najeść w stanie. Weź! W moim pokoju przydałby się nowy plakat. Na razie, wujku. Mogę cię zabrać do karetki. Tam ci pomogą. O matko, dzięki. Już niedaleko! Proszę. Wszystko będzie dobrze. Dzięki ci, Spider-Manie.
Naprawdę wyjątkowy odcinek. Porozmawia ze mną niesamowita, wyjątkowa radna Rio Morales. A trudno o lepsze źródło wieści z Harlemu. Świetnie znów cię móc gościć, Rio. Mnie również miło, Daniko. Dobrze, zacznijmy od tego, że w Harlemie ponoć doszło do napadu. Niestety, ale Centrum Kultury Harlemu posiada eksponaty... Wskaże mi skrytkę. Generator? Chyba musi coś zasilać. Kolejny generator. Sprawdźmy, dokąd prowadzi. Ło! Chyba jest problem z prądem. Moje sieci z łatwością przewodzą prąd. Otwarta. Znalazłeś skrytkę przy stadionie. To moja ulubiona. Jak to? Powiedzmy, że miałem swój Nowy Jork, o którym nikt nie wiedział. Podpinałem się do stadionowego systemu i oglądałem mecze za pośrednictwem maski. Że co? Nie gadaj! Jakbym siedział przy parkiecie zupełnie za fikę. Może wykorzystamy tę zniżkę Prowlera? Chociaż w trakcie sezonu... Nic z tego, Mike. Musimy bulić jak wszyscy inni. Ale Torchersi znów grają dobrze! Jestem mistrzem iluzji! Zagłęb się w tajemnicę! Gdzie? Spider-Man? Co to jest? Pomocy! Hej! Co to ma znaczyć? Myślisz, że pokonasz najsilniejszy z moich iluzji? Śmiech wolno! Nie!
Dziękuję. Nic ci nie grozi. Chyba dostałem wiadomość. Spider-Man? Tu Betsy. Quentin i Cole właśnie analizują dane, które nam dostarczyłeś. A ja tak sobie myślałam. Kiedy misteria będą z nią sprawne i bezpieczne, byłoby świetnie, gdyby Spider-Man mógł je polecić. Oczywiście pro bono. Kończy nam się budżet, a Quentin zaczyna się niepokoić. Tak czy siak, to tylko pomysł. Wybacz, Betsy, ale my nie uczestniczymy w kampaniach reklamowych. Przemyśl jeszcze ten biznesplan. Wchodzę do gry! Proszę, nie zostawiaj mnie! Niedaleko jest karetka. Podrzucę cię tam. O matko, dzięki. Za moment będziemy. Mam nadzieję, że nie trzęsło. Trzymaj się. Dzięki ci, Spider-Manie. Zapewne już słyszeliście. Mac Gargan Scorpion został zabity i pozbawiony żądła, jakby to było trofeum. Możemy się tylko domyślać, że była to sprawka łowców. Wiesz, gdybym był bogaty, też bym korzystał z tego kotu. Chociaż martwiłbym się, że ci stale zlatują mi z dachu. Ale ich pewnie na to stać. Współrzędne pokazują skrytkę na szczycie Braxton Building.
Sądziłem, że robią tak małe gitary. Skąd on bierze te pomysły? Nie za mało tych laserów, wujku. No i jest. Dlaczego ukryłeś sprzęt w tym wieżowcu? Obiecuję ci, że słyszałeś o skoku na Kraksa. Nie? Właśnie. Zostaw rzeczywistość w tyle! Niech mi ktoś pomoże, bo... Nie ruszaj się z miejsca! Znajdę cię! Na co dzień może jesteś bohaterem, ale jesteś zboczyńcą. Kto cię zaskoczy? Dla niektórych jestem zboczyńcą, tak czy inaczej. Znowu to? Co to niby znaczy? Posłuchaj wątpliwości. Okej. Co tu się stało? Chcesz przeżyć? To będziesz musiał się zmierzyć ze mną! Pozostały.
nic ci już nie grozi. Oddychaj. To Spider-Man! Pomocy! Tak? Nie martw się! Znajdę cię! Pokonaj wszystkich! Wiem, że to iluzja, ale jest taka prawdziwa! Bolało, prawda?
koszmar! Twój koszmar się skończył. Nic ci nie grozi. Kolejna wiadomość od Betsy. Hej, Spidermanie. Tu znowu Betsy. Jest ze mną Cole, a Quentin w tej chwili zajmuje się pracą. Zachowuje się dziwnie, wybrzydza. Powinien z kimś porozmawiać. Tak, no, staram się znaleźć mu jakąś pomoc. Wszyscy się trochę stresujemy. Dlatego chciałabym cię prosić, żebyś przyspieszył pracę nad misteriami. Im szybciej to naprawimy, tym wcześniej Quentin znów będzie takim geniuszem, jak Dawid. Beck chyba mocno się przejął. Szkoda mi go. Hej! Wzięłam cię za tego drugiego Spidermana. Mamy takie same oczy! No szkoda! Docenia. Jest bardzo w porządku. Wygląda na nowoczesny sprzęt. Hej, mam nowe informacje o tych tajemniczych botach. Sygnał dochodzi z miejsca oddalonego o miliony kilometrów stąd. Znaczy z kosmosu? Nie, pewnie zmieniają położenie czy coś. Tak, myślę, że dam radę namierzyć źródło, jeśli znajdziesz ich więcej. Cokolwiek za tym stoi, chcę mu ścisnąć dłoń. To chyba nielegalne. Powstrzymaj. Zbijamy interes. Nowy Jork ma być bezpieczny. O to chodzi. Na zatrzymanej ciężarówce był numer sprzed lat 70. z literami Harlem 7-4321. Na drugim aucie widniał taki sam? Tak. Ale chyba nie nadążam. Samochody sprzed lat 70. strasznie kopciły, bo nie miały katalizatorów.
Nasz urząd postanowił usunąć je z ulic, więc w tej dzielnicy zostało ich już tylko kilka. Gdyby tylko dało się jakoś je wytropić. Chyba mam pomysł. Nieźle, mamo. Wracam do gry. Jeśli mama się nie myli co do ciężarówek, to pewnie zostawiły jakiś wyciek. Hej, Miles. Słyszałem, że w muzeum szykuje się wielka gala. O ile znajdę zaginione eksponaty! Nigdy nie byłem na żadnej gali. Idziesz ze mną? Już myślałem, że nie zapytasz. Jak mam się ubrać na galową? Na luzie? Stary, daj się skupić! Jasne. Pomogę. Nie do wiary, że ktoś to zrobił. Tak się cieszyłem z tej wystawy i z całego muzeum. Tak, dla mnie to naprawdę niefortunna sytuacja. Przecież wiesz, jak bardzo zależy mi na zachowaniu zbiorowej historii tej społeczności. Wiem. Dlatego liczę, że mimo wszystko nie zmienisz zdania. Dobra. Zobaczmy, czy te ciężarówki zostawiły jakiś ślad. Spider-Man tu jest! Sprawdzam nowe tropy. Odezwę się. No, mam ważne sprawy na głowie, ale znasz mnie. Za wszelką cenę chcę ochronić historię. To wygląda na coś, co może pochodzić z prehistorycznej ciężarówki. Zapach siarki. Zdecydowanie ze starego silnika. Spróbujmy wyizolować składniki. Żeby zidentyfikować substancje, muszę usunąć zanieczyszczenia. Hej, Spider-Manie. Wiemy, że tu pomagasz. Jesteś git. Dzięki. Zrobione. Węglowodór aromatyczny. W życiu nie przedostałby się przez katalizator. Siemka, mamo. Miałaś rację. Ciężarówka była tak stara, że zostawiała za sobą specyficzny wyciek. Fantastico. Dasz radę ją znaleźć? Właśnie się tym zajmuję! Nagle odzyskałam nadzieję, że naprawdę wszystko znajdziemy. Urządzimy tę galę i ocalimy psy. Wow, nie wszystko naraz! Dobrze, wiem. No, to uważaj i daj znać, co znajdziesz. Przepraszam, nie słyszałem. Tak czy siak, dostarczyliśmy wszystko. Reszta spadła z samochodu. To lepiej, żebyście ją znaleźli. Rozumiem, proszę pana. Poszukamy ostatniej rzeczy. Robi nas w konia, a nie mówiłem? Nie. Zapłaci, kiedy dostarczymy saksofon. Już ją, ten saksofon. Sami wiecie gdzie. Uspokój się, turniu. Facet jest dziany. Damy mu czego chce. Nie widzę go! Zrobicie Spidermana! Jest nasz! Dobra. To już wszyscy. Czas otworzyć ciężarówkę i odzyskać resztę eksponatów. Pusta? Widocznie przekazali już wszystko swojemu szefowi. Wszystkie drogi prowadzą do tego typa. To chyba czyjaś komórka. Dobra, czyli jest coś, czego nadal szukają. Znalazłem drugą ciężarówkę, ale była pusta. O nie. Jakimś cudem zgubili jeden z eksponatów. Saksofon Charlie'ego Parkera. O, Miles, udaj się do CJ Walker Park. Dobra,
A po co? Jedna z naszych stażystek słyszała, jak ktoś mówi o znalezionym saksofonie. Z początku jej nie wierzyłam. Lubi sporo gadać. Jeśli to jest ten, który zgubili, ich szef bardzo chciał go znaleźć. I słusznie. Charlie Parker to legenda. Ten saksofon jest bezcenny. Kogo mam szukać w parku? Nie znam nazwiska, ale podobno mówił o tym jakiś trębacz. Trębacz, rozumiem. Dzięki, mój pajączku. Odezwij się później. Tekiero. Najpierw muszę się przebrać. Nie chcę robić zamieszania. No dobra. Gdzie jest ten trębacz? Dziś jest tu o wiele ładniej niż wtedy, nice. Kiedy był tu Fisk. Steph, co tam? Jesteś tu z Glorią? Nie, jest w pracy. Dopiero przyszedłem. Szukam trębacza. Widziałaś tu jakiegoś? Tak, Teo już jest. Gra na trąbce. Teo gra na trąbce? Mhm. Chyba gdzieś w okolicy dalszej bramy. Super. Dzięki, Steph. Pozdrów ode mnie Glorię. Hej, Kamila! Miles! Chcesz coś przekąsić? A nie, dzięki. Szukam Teo. Widziałaś go? Miałam tu sporo roboty, ale słyszę go. Podążaj za dźwiękiem trąbki. Dobra. To na razie! Dzięki, ludzie! Cześć, Spider-Manie. Cześć, Miles. Teo! Niezły występ. Nie wiedziałem, że grasz na trąbce. Od czasu do czasu. Hej, miałem do ciebie zadzwonić. Kiedy byłem rano w Keynote Music, żeby naprawić róg, jakieś dzieciaki przyniosły saksofon znaleziony na ulicy. Pomyślałem, że to może być ten z muzeum. Nie chcę, żeby miały kłopoty, bo próbowały zrobić co należy. Jasne, nie wątpię. Mówisz o Keynote na Cathedral? Tak, pogadaj z Eugene. Dzięki, już tam lecę. Świetnie grasz, stary! Hej, mamo, znalazłem saksofon. Idę po niego. Matko Boska, Angela odetchnie z ulgą. Może to ocali muzeum. Hej, wiedziałaś, że Teo gra na trąbce? I to całkiem nieźle. Miał widowni i w ogóle. Cały park bujał się do jego rytmów. I dlatego to muzeum jest tak ważne. Muzyka wzbogaca naszą społeczność i scala ją. Rozmawiam z moją mamą czy z radną Morales? Obie. Uważaj, Micho. Kiepsko to wygląda. Hej, Spider-Manie! Właśnie miałam wrzucać to na apkę! Co tu się stało? Kilku dziwnych typków wyciągnęło Eugene'a. Coś tu nie gra. Tam poszli! Dzięki, sprawdzę to. Spróbujmy przeskanować otoczenie. Płot dwuręczny? Ci goście się nie patyczkują. Muszę szybko znaleźć Eugene'a. Rysy. To pewnie tam zaciągnęli Eugene'a. Wiemy, że gdzieś masz saksofon. Nie wiem, o czym mówić. Hej, koledzy! Jeśli chcecie się nauczyć grać, to należy po tobie. Chopają! No, rany. Jak chodzi reszta zespołu? Zajęło! Raz, swoją!
Dzięki, Spider-Manie. Wszystko gra? Kilka sieniaków to drobiazg, dopóki wciąż mam swoje klucze. Proszę, otwórz mój bagażnik. Saksofon Charlie'ego Parkera. Trzymasz w rękach autentyk. Akurat miałem go zawieźć do muzeum, kiedy pojawili się ci goście. Użył go, żeby nagrać swoje arcydzieło, Ornithology. 46 rok. Lubisz Berda? Mój tata lubił. Ja nie znam się na starej muzie. Starej? Kiedy w dzisiejszej muzyce słyszysz rytmy synkopowane, przesunięte akcenty, zmiany w linii melodycznej, to właśnie bebop. Więc będę musiał się porządnie wsłuchać. Lepiej od razu zabiorę to do muzeum, a potem zadzwonię do ubezpieczalni. Okej, wielkie dzięki. Gdybym mógł odblokować telefon, z którego kontaktowali się ze zleceniodawcą. Wow. Zamiast samych zer mogliby ustawić słowo hasło jako hasło. Spotkanie w środku nocy z takim tam geniuszem zbrodni. Normalka.